Dzień dobry, witam was ciepło i serdecznie, ciebie, Wiktoria. Witam bardzo serdecznie I również. ciebie, Rafał, witaj. Witam ciebie, Zygi, też witam wszystkich uczestników. Tak, witajcie widzowie. No jak widzicie, że mamy pewną serię, która się rozpoczęła kilka tygodni temu. Serię, ponieważ no, wydaje mi się to bardzo ważne na tym kanale, żeby pokazać to, co dzieje się w przestrzeni internetowej, a którego jakby tym inicjatorem, nie jakby, ale na pewno inicjatorem jest Rafał Stachyra, który ma wiele, wiele różnych możliwości i wiele różnych dzieł już dokonał. Kongresy zdrowia, kongresy naturalne, teraz telewizja. Dzisiaj jednak spotkamy się w konkretnym celu, bo jesteśmy z Wiktorią, która opowie nam o kongresie zdrowia, o nadchodzącym kongresie zdrowia, który jest prawie tuż, tuż, bo to kilka miesięcy, ale słuchajcie, to czas tak szybko leci, że my się nawet nie będziemy spodziewali tego, że on już się zaczął. Chcę dopowiedzieć wam, moi drodzy, że postanowiłem też, że te audycje nagrywane z gośćmi Rafała i z Rafałem będą co piątek. Taki po prostu powziąłem plan. To też jest ułatwienie dla was, drodzy widzowie, bo będziecie wiedzieli, że aha, nadchodzi piątek, no to możemy pójść i zobaczyć, co tam u Rafała i jego gości. Ale dzisiaj głównym gościem jest Wiktoria. Wiktoria, jeszcze raz cię ciepło witam, bo widzieliśmy się chyba rok temu. Tak. Już udało nam się połączyć rok temu. To właśnie było dokładnie rok temu, jakoś wrzesień, październik na przełomie, bo jednak Kongres Zdrowia Trudów, jego pierwsza edycja miała miejsce w grudniu w 2023 roku. Teraz jakby można powiedzieć, że w tym roku, w 2024, nie ma, ale będzie już w lutym, ponieważ druga edycja zaczyna się właśnie 1 lutego i będzie trwała do 20 lutego 2024, więc bardzo się cieszę, bo będzie poruszał takie bardziej tematy psychologiczne i odnośnie tego zdrowia bardziej naszego wewnętrznego i bardziej skupiające się na naszej głowie i postrzeganiu naszej rzeczywistości. Wiesz, ogólnie o Kongres Zdrowia, o jego początki, to jeszcze będę chciał zapytać Rafała za chwileczkę, ale ciebie bym chciał zapytać, jak ty trafiłeś do tego przedsięwzięcia? Jak to z tobą było? Ja spotkałam Rafała, to chyba już będzie 2 lata temu, na Harmonii Kosmosu i wtedy jakby zaczęła się taka relacja typowo festiwalowa, żeby się poznać, i później właśnie to się przerodziło powiedzmy we współpracę i taką pracę właśnie nad kongresami. Wtedy jakby powstał ten pomysł i potrzeba też pomocy Rafałowi przy kongresie czy naturalnym, czy później, abym jakby ja mogła trochę zaszczepić więcej swojej jakby tej inwencji twórczej, że tak powiem, Super. w właśnie Kongresie Zdrowia Cudów, który właśnie w pierwszej edycji jakby jego głównym założeniem, na czym mi przede wszystkim najbardziej zależało, to było, aby połączyć jakby kilka sfer naszego życia jakby w taką całość, bo się skupiał i na ciele, czyli na aktywności, na żywieniu, na takich powiedzmy masażach, jak możemy zadbać ciało, a również dbał o umysł i ducha, czyli tak, żeby holistycznie podejść do tego zdrowia, bo wiadomo, że zdrowie to jest coś więcej niż tylko to, o Tak, to czym jest my twój dzisiaj konik, jesteśmy. holistyczne podejście. Tak, dokładnie, bo to zdrowie jest czymś więcej niż tylko to, czy my dzisiaj jesteśmy zdrowi, czy nie, bo wiadomo, że choroby wynikają z czegoś więcej niż z jednego elementu, tak? To jest bardzo złożony proces. Więc uważam, że właśnie rok temu ten temat był bardzo, bardzo szeroko opowiedziany, ile jest tych czynników, które wpływają na nasze życie tak naprawdę. I właśnie rok temu również był poruszony temat właśnie powiedzmy trochę zdrowia psychicznego odnośnie postrzegania, od tego, co my mamy w głowie, jak dbać o nasze wnętrze, o nasz umysł, o przekonaniach, bo jednak uważam, że to jest bardzo ważny temat, jakim jest Przekonania. właśnie takie
Tak, właśnie przekonania, to w jaki sposób my wychodzimy do świata, jak postrzegamy siebie czy innych, bo to jakby nie patrzeć ma ogromne znaczenie na nasze życie i również na nasze zdrowie. Więc że jakby zaistniała taka potrzeba i również przestrzeń na to, że mamy ten jakby czas i właśnie no tą potrzebę, żeby jakby przeznaczyć trochę więcej czasu na to właśnie zdrowie naszego wnętrza, jakim jest powiedzmy nauka psychologii między innymi, to właśnie postanowiliśmy, że w lutym będzie jakby ten czas przeznaczony na to zdrowie nasze takie osobiste, żebyśmy się skupili na naszym wnętrzu, ponieważ będzie również kongres organizowany przez Rafała, który właśnie będzie się skupiał, powiedzmy, trochę na tym, na czym się skupiał, tak, ten kongres zdrowia zeszłoroczny. To będzie jakby kongres zdrowego ciała i właśnie tam będą również te terapie, takie bardziej powiedzmy dla ciała, choć oczywiście jeśli chodzi o kongres zdrowia cudów, również nie zabraknie takich tematów chodzących powiedzmy o ciało, bo jakby trudno trochę też rozdzielić to oddzielić, naszą, prawda? Dokładnie naszą psychikę od od naszego ciała, bo jednak na przykład ruch fizyczny ma ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i jak my się czujemy. Na przykład jeśli chodzi o depresję, to jest to już udowodnione naukowo, że jakby ruch, aktywność fizyczna, podwyższone tętno jakby może nam bardzo pomóc w polepszeniu, wyjściu z tej choroby, o czym no nie mówi się tak dużo, a szkoda, ale już coraz więcej o tym, jakby się wspominam. To słuchaj, to ja będę chciał jeszcze wiedzieć więcej szczegółów o tym, co nadchodzi w tym kongresie, który się zacznie już za kilka miesięcy, ale ja Rafała chciałbym zapytać o to, bo słuchajcie, bo dla mnie te kongresy wasze są fenomenem pewnego rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj w tej przestrzeni alternatywnej, czy też tam powiedzmy uzdrawiającej, tej duchowej, raczej się przekłada ten punkt ciężkości na kongresy takie w konkretnym miejscu. To musi być wielka sala z widzami, z konferansjerką czasem. Dość duże koszty, trzeba przyznać, ale jednocześnie jest to coś zewnętrznego i ograniczającego, no bo na taką salę może przyjechać zależnie od jej pojemności 30 osób, 50, 100, 300. No i mamy ograniczenie. Dodatkowo jeszcze mamy ten problem, że trzeba tam dojechać, tak? Jeśli ktoś jest z Katowic, a kongres jest w Szczecinie, no to wyobrażam sobie, że raczej rzadko kto tam pojedzie. Natomiast ty, Rafał, wpadłeś na pomysł organizowania kongresów w sposób online'owy. Co jakby, no robi się seminaria, ale seminaria to jest coś małego, malutkiego. Kongres jest dużą ciągłością. Przypomnij nam, bo ja jestem pewien, że połowa z naszych widzów nie wie, co to są te kongresy. Opowiedz o tych kongresach, jak to wygląda, jakie są zasady, że to nie jest jeden czy dwa dni, tylko weekend, tylko to trwa znacznie dłużej. Rafał, proszę cię. Tak, dziękuję. Jeśli chodzi o taką definicję słownikową, to czy to kongres, czy konferencja, to jest zebranie grupy osób w celu omówienia jakiejś problematyki, jakiegoś zagadnienia, w celu dyskusji nad jakimś wyzwaniem, czy podejściem do jakiejś sprawy, czy zespołu spraw. I bardzo często te konferencje rzeczywiście mają charakter jednodniowy, mają charakter ekskluzywnej sali cateringu. Sam miałem przyjemność współtworzyć takie wydarzenie w tym roku, także za tydzień jadę na taką konferencję stricte biznesową, która jest stacjonarna. To są bardzo ciekawe wydarzenia, które rzeczywiście mogą coś wnieść do życia ludzi, bo jest ten fizyczny kontakt. Ja też, tak jak rozmawialiśmy na poprzednich audycjach, współtworzyłem ponad 20 festiwali w tym roku i pod kątem dobrania wartościowych prelegentów, czy też pod kątem różnych rzeczy organizacyjnych i logistycznych. Ale dlaczego ja tworzę te kongresy online? No właśnie. Przede wszystkim po to, aby ludzie mogli bezpłatnie skorzystać, bez wychodzenia z domu.
i to przypomina takie połączenie konferencji stacjonarnej z kanałem na YouTube, ale także z możliwością się spotkania, tak jak mamy jakieś kursy czy szkolenia, i to jest połączenie najlepszych możliwych cech, elementów, bo im mamy możliwość, tak jak teraz, włączenia kamerki, dyskutowania, i to jest bezpłatnie dostępne, i wielu prelegentów jest skupiony, czy to w danym dniu, czy to w określonym czasie. Te kongresy w tym roku są wyjątkowe ze względu, po pierwsze, na to, że one są dłuższe i ludzie mogą więcej z nich wiedzy zaczerpnąć. Dłuższe to znaczy ile trwa? Ale też są, wiesz co, no to jest ponad 80 dni. No. Ale oprócz chciałem, tego, żeby to wybrzmiało. Okej. Okay. Ale oprócz tego podzielone są w logiczne panele, czyli mamy na przykład panel poświęcony budownictwu naturalnemu, na przykład na kongresie naturalnym, później mamy panele związane z permakulturą, potem rolnictwem i tak dalej. No i dochodząc do tego kongresu zdrowia cudów, to mamy na przykład kilka dni poświęconych na psychologię, czy kilka dni poświęconych na edukację, czy kilka dni poświęconych na relacje międzyludzkie, ale także rozwój osobisty. I to jest bardzo istotne, aby nie było, tak kolokwialnie mówiąc, mydła i powidła, że ten festiwal czy kongres jest o wszystkim i niczym, tylko że ta tematyka jest bardzo tutaj ukierunkowana. To, co jeszcze wyróżnia, tak, posegregowana, co jeszcze wyróżnia te kongresy, to fakt, że jest bardzo duży nacisk na wiedzę merytoryczną. Ostatnio dochodzi do takich niezbyt pozytywnych sytuacji, gdzie jakieś osoby, wiesz, szukające sensacji, przychodzą czy to na konferencję, czy festiwal, i szukają czegoś, co według nich społecznie jest nieakceptowalne, czy nie do przyjęcia. I my też oczywiście patrzymy, jak dane tematy są odbierane społecznie. No i takie tematy też chętnie poruszamy, ale to są tematy, które poruszamy w kuluarach, i ich oficjalnie nie ma w programie, żeby tutaj ktoś tutaj nie szukał jakichś tutaj wyzwań i nie robił, wiesz, nam pod górkę, tak mówiąc delikatnie, tylko żeby rzeczywiście też... Tak, żeby to były takie prestiżowe wydarzenia, bo wtedy nikt się do tego nie może przyczepić, i to są fajne wydarzenia, które łączą. Uważam, że w tym roku program... Rafał, ja chciałbym podkreślić jedną rzecz, czy ty to potwierdzisz, że jakby ta różnica pomiędzy, bo powiedziałeś, że to jest coś podobnego do konferencji, jednocześnie kanału YouTube. Tyle, że na kanale YouTube, no, mamy tam możliwość interakcji, na przykład na czacie, tak, czy w komentarzach, ale to jest taka, no, powiedziałbym, bardzo luźna interakcja. U ciebie tam na tych waszych kongresach jest możliwość brania udziału w dyskusji. Czyli na przykład jest jakiś wykład na konkretny temat, i wiem, że tak było na ostatnim kongresie, że można było zadawać pytania, dostawać odpowiedzi. Jak to się udało w tych kongresach, które były? Czy była prawdziwa dyskusja i czy była chęć do dyskusji? Tak, oczywiście taka chęć była bardzo duża, i uważam, że to było coś, co niebywale wniosło wartość w te kongresy. Czasem te dyskusje do 5 nad ranem trwały. Ten kongres mieliśmy skończyć na przykład z Wiktorią, z tego co kojarzę, o godzinie 20 czy tam 22, a chyba o 1 czy 2 w nocy skończyliśmy, więc to świadczy o tym, że tak, ludzie tego potrzebują, i to jest bardzo potrzebne. Wiktoria, ty jesteś tam jedną z kluczowych osób, która ten kongres, no, dopieszcza, pilnuje tego, realizuje, robicie to razem. Chciałbym cię zapytać zatem o przyszły kongres, czy możesz nam przybliżyć ten kongres, jak on będzie wyglądał, jaki jest plan, ile dni, jak to będzie podzielone na te sekcje tematyczne. Powiedz nam o tym przyszłym kongresie. No to tak, jeśli chodzi o kongres Zdrowia Cudów, to tak jak już wspomniałam wcześniej, ma na celu jakby połączenie
jakby ciała i umysłu i ducha. Głównie na nacisk kładziemy jednak to zdrowie jakby psychiczne, ponieważ jest to dla mnie bardzo bliski temat. Ja nawet również rozpoczęłam studia w tym kierunku, ponieważ ten temat mi towarzyszy już tak naprawdę od wielu lat, kiedy sama zgłębiałam tą wiedzę. I jakby były takie elementy, gdy zgłębiałam to z takiej czystej ciekawości, ale też gdy sama tego potrzebowałam, więc wiem, że dzisiaj jakby wiele ludzi odczuwa pewne problemy, czy widzi pewne cienie swojego bycia, czy swojego życia i jakby nie do końca może sobie z tym poradzić, więc uważam, że takie 20 dni tego kongresu, które odbędą się w lutym, będą 20 takim... dni, tak? To żeby tak. Brzmiało dla widzów, będzie 20 dni tak. Bardzo intensywnych. Okay. Tak, 20 dni z różną wiedzą, bo będzie na przykład, również będą tematy odnośnie jakby terapii holistycznych, czy medycyny naturalnej, czy odnośnie rozwoju osobistego, więc będzie to taki kongres, który ma na celu być takim punktem jakby zaczepnym, od którego możemy jakby zacząć taki głębszy proces pewnych może zmian, czy zastanowienia się nad pewnymi elementami w naszym życiu, bo jakby to jest naszym jakby głównym celem, żeby właśnie pomóc ludziom i jakby dać tą możliwość, to wsparcie, ponieważ na kongresie będą wspaniali prelegenci z wieloletnim doświadczeniem, którzy są jakby starannie jakby wyszukani. My również w większości ich znamy. Mieliśmy okazję z Rafałem ich poznać na różnych festiwalach, więc jakby mamy z nimi współpracę już od dłuższego czasu, więc jakby są to ludzie sprawdzeni, godni zaufania przede wszystkim, bo to jest naprawdę najważniejsze w tym wszystkim. Więc tak jak już Rafał wspomniał, będzie temat odnośnie świadomej psychologii, ale moim celem w głównej mierze jest, żeby było tam coś więcej niż jakby niż tylko ta psychologia, tak, która jak ostatnio zauważyłam, u niektórych ludzi budzi takie sprzeczne emocje, czym ona jest. Ale tak naprawdę w głównej mierze chodzi o w ogóle zwrócenie się ku swoim myślom, bo my w ciągu dnia jakby mamy bardzo wiele myśli. No, tak, można tak, powiedzieć, tak. Że cały czas jakby te cały myśli... Cały czas nadaje. Tak, cały czas jakby są. I to radio trudno wyłączyć. Dokładnie. I czasem jakby one mogą nam przeszkadzać w pewien sposób. Niektórych myśli możemy w ogóle nie zauważać i powiedzmy, że one tylko tam sobie płyną, ale jednak to, co my myślimy, ma ogromny wpływ na to, jak my się czujemy, bo to wpływa na reakcję naszego ciała, a w późniejszym etapie również na decyzje, które podejmujemy, których właśnie może nie podejmujemy, co nas stawia w jeszcze trudniejszych sytuacjach, w jeszcze większym stresie. I to jakby jest takim zamkniętym kołem tak naprawdę w naszym życiu. To się wiąże z naszą odpowiedzialnością, prawda? Bo czy podejmujemy Dokładnie. Decyzję, czy nie, to jest nasza odpowiedzialność wtedy. Dokładnie. Czy w ogóle chcemy wziąć właśnie tą odpowiedzialność za nasze życie i naprawdę dać sobie tą chwilę, żeby sobie spojrzeć na to, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy i do czego chcemy zmierzać, bo jakby tu jest pytanie, czy my chcemy jakby cały czas żyć na autopilocie i robić to, co tam jesteśmy powiedzmy tego nauczeni, czy co jest dla nas wygodne, czy właśnie wziąć jakby się wgaść i jakby spojrzeć na to i czasem to wymaga dużej też odwagi, żeby przyznać, że na przykład nie dajemy sobie rady z czymś tak. i zwrócić się na przykład o pomoc. I to oczywiście nie jest absolutnie... żadna oznaka słabości, jak dla niektórych to by mogło oznaczać, wręcz przeciwnie, bo w życiu są różne sytuacje, różne ciężkie sytuacje. Jednak jestem tego zdania i bardzo w to wierzę,
że jednak wszystko, co spotyka się, co jakby jest w naszym życiu w danej naszej chwili, to jesteśmy w stanie to przejść. I ja sama też to widzę po swoim życiu, jak było kilka takich momentów bardzo takich ciężkich, właśnie pod tym względem powiedzmy trochę wewnętrznym, ale to wymaga po prostu więcej czasu, ale jest to jak najbardziej możliwe, żeby to trochę przeczekać, trochę właśnie zastanowić się nad tym, wprowadzić jakieś takie małe zmiany, które naprawdę robią wielkie rzeczy, bo tak naprawdę w tych małych rzeczach jest klucz do dużych zmian, jakby nie spojrzeć. Więc jakby na... Chciałbym cię zapytać o jedną taką, no myślę, że dość prywatną rzecz, bo ty jesteś bardzo młodą osobą, ja to wiem. Nie będziemy podawać wieku, ale wiem to. Skąd ta twoja głębia wiedzy? Dobre pytanie. Ja ogólnie jestem w swoim życiu bardzo nastawiona na powiedzmy obserwacje różnych mechanizmów, i które zadziewają się we mnie i w innym, ogólnie na przykład w życiu społecznym. Bardzo mnie interesują ludzie i mechanizmy, które się wewnątrz ludzi właśnie zadziewają, w jaki sposób to działa. I mogę powiedzieć, że jakby życie mnie obdarowało kilkoma takimi wydarzeniami, które dały mi... Tak, które dały mi taką porządną dawkę informacji o życiu i o mnie przede wszystkim, które no, nie były absolutnie na tamten moment łatwe i przyjemne, ale dzisiaj jestem za nie ogromnie wdzięczna i uważam, że to jest moja moc i siła, bo bez tych wydarzeń, kiedy myślałam, że to już jest koniec, że już nie dam rady dalej, to dzisiaj tak naprawdę mogę patrzeć w przyszłość, że tak dałam radę. Aż mnie ciarki przeszły. Tak. Bardzo więc mądre jakby, to sumujesz. To jest przede wszystkim moje źródło. Wiktoria, moi kochani, Rafał, Wiktoria, powiedzcie mi, bo skoro słuchają nas widzowie, ci, którzy już byli na takim kresie, to oni będą wiedzieli, jak się tam zapisać, załapać, co trzeba zrobić. Ale mniemam, że połowa z nich nie wie o tym. Co możemy zrobić? Kiedy to nas czeka? Czy damy jakieś linki? Jeśli tak, to co potem trzeba zrobić? Powiedzcie mi od strony technicznej, jak to będzie wyglądało. Kto chce pierwszy? Znaczy ja mogę powiedzieć, że jest strona, nazywa się świadomecuda.pl i tam już jest aktualny program tegorocznej edycji. Tak jak pewnie każdy się z was domyśla, ten program najprawdopodobniej ulegnie jeszcze zmianie, bo zawsze są jakieś rzeczy losowe, czy ktoś czasem wartościowy chce dołączyć, ale już jest podział na dni, na prelegentów, więc można się z tym programem zapoznać. Jak ktoś się będzie chciał zapisać, to na stronie jest taka opcja, aby dołączyć, wystarczy podać imię i adres mailowy i w ten sposób można się na kongres zgłosić. Czy te linki podamy pod tą audycją? Będziemy je mieli? Tak, oczywiście. I już można się zapisać, tak? Tak, oczywiście. No to ja się też ustawię w kolejce. Słuchajcie, dobra, jeśli już tam jesteśmy, to jak to będzie wyglądało? Dla tych ludzi oczywiście, którzy nie wiedzą jeszcze, nie? Zapisałem się, co? Dostanę powiadomienie? Tak, oczywiście będzie tutaj powiadomienie mailowe. Jakby do kogoś takie powiadomienie nie doszło, to najlepiej sprawdzać spam, bo wiem, że... Tak, bo to automat wysyła. Także jak zgłasza się wiele osób, to okazuje się, że tylko od 10 do 20% tych maili dociera do głównej skrzynki, 80% trafia do spamu i nawet po modyfikacjach może się okazać, że maksymalnie np. 40% trafia do tej głównej skrzynki, a pozostałe do spamu. Tak to działa i nie ma jeszcze tak... No trudna metoda, nie ma tak, na to metody. Tak, nie ma tutaj tak dobrych systemów informatycznych, aby np. 100%... Czyli sprawdzamy spam. Tak, więc najlepiej spam, folder inne. Dobra, ale jak już odzyskaliśmy, powiedzmy na to, że mamy teraz, to co? Co dalej robimy? Czy w dniu kongresu będą podane linki do dołączenia i będzie można dołączyć?
Czyli znowu dostaniemy jakiś e-mail, tak? Czy trzeba szukać tego na stronie kongresu? Znaczy nie, tutaj nic nie trzeba szukać, my to wszystko wysyłamy na skrzynkę mailową, to jest tak stworzone, aby o tym nie zapomnieć, dlatego też doradzamy, aby od razu po wysłuchaniu tej audycji się wszystkie osoby chętne i zainteresowane zapisały, no bo wtedy to nie ucieknie, też te maile będą w skrzynce, my też wysyłamy co jakiś czas informacje o prelegentach, którzy będą na kongresie, tutaj część takich informacji wysłaliśmy, a część jeszcze będziemy wysyłali, bo tutaj chodzi też o to, aby budować taką relację z odbiorcami, żeby każdy wiedział, kto tam wystąpi, bo na stronie mamy na przykład imiona i nazwiska. Mamy też biogramy, ale to są tak zwane skrócone biogramy, bo nie możemy 200 biogramów takich pełnych dać na stronę, to za dużo miejsca będzie zajmowało. A czasem taki mail ma 50 stron, to jest ładnie przygotowany mail ze zdjęciami. My wtedy szczegółowo opisujemy takiego prelegenta, to są często prelegenci VIP, którzy się zajmują różnego rodzaju rzeczami, aktywnościami. Tak, tak. Ja wiem, że to, co powiedziała Wiktoria, że to są dobrze wyselekcjonowani prelegenci. Wy ich też znacie osobiście, albo nie, albo znacie ich z działalności. Zresztą ja miałem tutaj przyjemność też gościć ciekawych prelegentów i wierzę, Rafał, nawiązała się fajna nić współpracy z niektórymi z nich i będziemy mieli inne audycje u mnie. Także bardzo jestem wdzięczny za to, że takie kontakty też dostaję. Synergia. To naprawdę dobre, jak dobrze na oliwionym mechanizmie pracuje. No dobra, ale wróćmy do tego kongresu, bo chciałbym, żeby nasi widzowie już wiedzieli wszystko na ten temat. Czyli dostajemy informacje, tak, i możemy sobie wybrać, tak, bo będziemy wiedzieli, że w konkretnym dniu o konkretnej godzinie będzie dana osoba występowała z konkretnym tematem, tak? I tak, aczkolwiek jeszcze te godziny się mogą zmienić, ale one nie ulegną znacząco zmianie. Ale będziemy wiedzieli wcześniej, czyli możemy sobie zaplanować, okej, w tym dniu to ja muszę tam być, bo ten temat mnie interesuje. Tak, to dokładnie. Super, super. No właśnie, to jest to, czego nam czasami brakuje, bo nie wszystkie media pozwalają na to, żebyśmy mogli tak planować. Zrobiliście to w sposób dla mnie no, perfekcyjny, prawie perfekcyjny. Ciągle to dopracowujecie. Czy ten pomysł z telewizją, a tu jakby odbiegam trochę już od dzisiejszego tematu, ale czy ten pomysł z telewizją to jest taki krok naprzód, krok dalej, poza kongresami? Tak, tak, to jest krok właśnie poza kongresami, który ma na celu, aby ta gigantyczna energia, która wytwarza się podczas kongresu, została w jakiejś to formie zachowana. My z Wiktorią mamy takie doświadczenia, że te kongresy były super, ale później ta energia się skończyła i tak ludzie nawet zastanawiali się, że było te 21 dni kongresu, co tam zrobił 22 dnia, że tam muszą do pracy wrócić, do swoich obowiązków, ale bardzo szybko się okazało, że duża część osób o tym po prostu zapomniała, część osób to wcieliła w życie, część nie, a te filmy na kanale YouTube też potem miały bardzo różną liczbę wyświetleń i dlatego chodzi też o takie właśnie zachowanie energii i dlatego te kongresy teraz trwają dłużej, ale są mniej intensywne. Rok temu to było od godziny 8, czasem do 22, te prelekcje trwały po 15-20 prelegentów dziennie, a teraz jak zobaczymy na program, to niektóre dni występuje 2 prelegentów, w niektórych 4, w niektórych 5, maksymalnie chyba 7-8. Chyba lepiej, tak myślę, bo to jest takie do przetrawienia dla przeciętnej osoby. Tak, bo tutaj wiele osób pracuje na etat, czy zajmuje się takimi tradycyjnymi formami pracy. I wtedy na przykład jadąc do pracy, wracając z pracy, czy to w czasie wolnym jakiś wartościowy film, czy gdzieś na przykład ludzie często na przykład do robienia posiłku sobie słuchają, czy jak ktoś wykonuje pracę fizyczną, więc dzięki temu, że tych materiałów będzie mniej, to ludzie nie będą musieli wybierać.
pomiędzy materiałami i też będą mieli takie poczucie, że stają się częścią społeczności, bo społeczność buduje się w taki sposób, że regularnie się spotykamy na godzinę, dwie, maksymalnie kilka tygodni. Aha, macie takie spotkania. Mhm. A nie, że wiesz co, takich spotkań nie ma, tylko mówię, że kongresy są. Na kongresie, rozumiem. Ale pewnie macie też taką społeczność wokół kongresów, która też spotyka się ze sobą, tak czuję. Nie wiem, czy tak, mam rację. Tak, my też z Wiktorią takie kursy zaczęliśmy tworzyć, to było w czerwcu. I tam ideą tych kursów było to, żeby dużą część wydatków kongresowych pokryć, bo te wydatki są jednak bardzo duże, o tym mieliśmy przyjemność już mówić nieraz w tych audycjach. Tak, to są, moi drodzy, serwery, strony internetowe, technologia cała wokół tego, reklama i tak dalej, i tak dalej. To są duże koszty. Tak, i tutaj też wokół tych kursów się bardzo fajna społeczność wywiązała. Powstało też wiele projektów telewizji, innych kongresów, tak jak rozmawialiśmy. Tak, zrobię tak sobie Zigi, że my teraz tak trochę przychodzimy w roli takich nauczycieli, kogoś, od kogo to się zaczęło, a my już mamy bardzo dużo osób, która się od nas uczy. Świetnie. I też z sukcesami, bo to jest najważniejsze, że my nie mamy know-how, które ukrywamy, tylko my to przekazujemy, czy to na kursach, czy w rozmowach, i dzięki temu to wszystko się rozwija i nawet osoby, wiesz, po takim 8-godzinnym kursie z nami, czy po kilku takich lekcjach indywidualnych, same potrafią postawić taki kongres czy telewizję, bo dla wielu osób to jest z perspektywy takiego umysłu logicznego coś nie do przeskoczenia, ale my pokazujemy, że to jest coś bardzo proste i ludzie zaczynają wierzyć w siebie i też tworzą piękne rzeczy i to jest piękne. Wiecie co, ja tak osobiście i prywatnie powiem wam, że ja to bardzo czuję, że to może zmienić również jakby podejście do przekazywania wiedzy, to co wy robicie. To jest dość unikalne i czuję, że to się może rozwinąć w bardzo, nie chcę tego nazwać przedsięwzięcie, ale bardzo dużą rzecz, która jakby no, skreśli w pewnym stopniu tą wiedzę z tych mainstream mediów, bo ona tam jest albo zdawkowa, albo nieaktualna, albo jeszcze taka tkwiąca w starych paradygmatach. Wy wychodzicie z tym naprzeciw, pokazujecie, nie boicie się tego pokazywać pod różnym kątem, bo to są różne punkty widzenia. Tak, czasami ci prelegenci wręcz wnoszą nowe treści, które nie do końca się zgadzają z tamtymi. Ale to jest to piękno właśnie w różnorodności. To myślę, że to jest dopiero przed wami. Wy dopiero to zaczynacie, zarysowaliście. Tak ja to czuję. Słuchajcie, dobra, ale chciałbym na koniec od was przesłanie usłyszeć. Jakie macie do widzów mojego kanału? Co chcielibyście powiedzieć? Wiktoria, proszę cię. Żebyśmy wszyscy o siebie dbali przede wszystkim. Słuchali swojego serca i swoich potrzeb, bo to jest bardzo ważne. I żebyśmy za tym podążali. Mocne. Rafał? Znaczy, Wiktoria to tak pięknie powiedziała, że ja trudno się lubię powiedzieć, nie? Dopowiedzieć. Tak, ja też powiem, że bardzo ważne jest to, kim się otaczamy. Do mnie doszło to, wyobraź sobie, w tym roku Zigi, jak tworzyłem festiwale i tam było takie środowisko biznesowe, i ludzie z biznesu powiedzieli, że oni całe życie szukali takiego środowiska jak nasze, czyli takie, wiesz, proszę, festiwale świadomościowe, osoby, dla których nie są ważne tylko na przykład pieniądze i wartości materialne, ale też wartości duchowe, etyczne, dobro drugiego człowieka, ale także swoje i też jasny system wartości. I w takim budowaniu wspólnoty i społeczności sami stajemy się lepszymi ludźmi. Po pierwsze dlatego, że przebywamy w takim środowisku, a po drugie też w sytuacjach różnego rodzaju wyzwań są osoby, które nas wspierają, motywują. Dla mnie to jest bardzo wspierające, jak
jak ludzie się pytają, co mogą zrobić, w czym mogą pomóc, tu ktoś zrobi plakat, tu stronę internetową, tu ktoś zmontuje film. Ja przez dużą część życia byłem sam i mogę powiedzieć, że mam takie przełożenie pomiędzy tym, jak byłem sam, a pomiędzy tym, jak teraz jak jest wiele osób w tych inicjatywach. I tutaj wszystko samo płynie, bo wracam do domu i są na przykład wszystkie nakładki zrobione z kongresu, czy filmy zmontowane, czy strony zrobione, a ja zawsze staję w takiej prawdzie przed no w tym przypadku przed tobą, przed widzami, przed wszystkimi, że ja też nie znam się na wszystkim, na bardzo wielu rzeczach się nie znam. Nie znam się czy to na grafice, czy to stronach, czy w wielu innych rzeczach i właśnie takie budowanie autentycznej wspólnoty jest czymś bardzo wyjątkowym, oparte o miłość, prawdę, piękno, autentyczność. No i ja wychodzę z takim przesłaniem, aby właśnie podążać z dnia na dzień i zmieniać ten świat na lepsze, w sposób piękny, w sposób oparty o naturę, o prawa natury, boskie prawa. I nawet jak nie dostrzegamy tej zmiany z dnia na dzień, to uważam, że w perspektywie 2 lat, od kiedy ja stworzyłem pierwszą konferencję, a teraz to się rozrosło do ponad 80-dniowych kongresów plus te projekty telewizji, to ja te zmiany w tak długiej perspektywie czasu widzę bardzo duże, nie tylko u siebie, ale też wzrost świadomości społecznej. I to potrafi cieszyć, że bardzo wiele osób zmienia swoje serca i dostraja się do tej boskiej częstotliwości, ale ja z Wiktorią musieliśmy tą pracę zacząć od siebie i najpierw samemu zdecydowaną większość rzeczy przepracować, żeby wyjść do ludzi, też zainwestować i swój czas, i pieniądze. Przede wszystkim uwierzyliśmy w to, że to ma sens. I cieszymy się, że dajemy taką szansę ludziom, bo to, co najcenniejsze nas spotyka, mamy w życiu bezinteresownie. Czy to powietrze, czy naturę, czy miłość, czy relacje, które są autentyczne. I uważam, że... Świetnie. Słuchajcie, uważam, wiesz, taki świat, wiesz, chcemy budować, i my o tym nie mówimy, ale robimy, więc zachęcamy wszystkich do działania, bo już jutro możemy się spotkać w świecie pełnym miłości, tylko każdy musi w to uwierzyć. No też pięknie. Słuchajcie, ja chciałbym wam podziękować i powiem wam dlaczego. Kiedy jeszcze 2 lata temu na moim kanale byłem, no powiem wam, że byłem nastrojony dość pesymistycznie, dlatego że na moim kanale większością są ludzie w moim wieku albo nieco tylko młodsi. Natomiast ja chcę wam podziękować jako pokoleniu, innemu od mojego pokolenia, że bierze życie na poważnie, a jednocześnie nie jest taką pełną powagą, bo wy się też tym bawicie. Pokazujecie, że można inaczej. Naprawdę jestem wam ogromnie wdzięczny, że pokazujecie, że te pokolenia nie są stracone. Bardzo wam za to dziękuję. Tobie, Wiktoria, i tobie, Rafał. My również bardzo dziękujemy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Tak, dziękuję serdecznie Zigi, tobie i też wszystkim za wysłuchanie. No i też Wiktorowi chciałem podziękować, że mnie wspiera, że po prostu jest. Ale miło, fajnie, cieszę się. Słuchajcie, kochani widzowie, obserwujcie nas w każdy piątek, bo mamy jeszcze w planie z Rafałem inne audycje, a ja sobie przyjąłem taki plan, że w każdy piątek będzie audycja ta, która będzie płynęła od gości Rafała razem z Rafałem. Jeszcze raz wam dziękuję, życzę wam pięknego weekendu. Trzymajcie się. Dziękujemy, papa, cześć. Cześć. Miłego dnia.